związane z zawodem. Słuchajcie, set świąteczny, co wy na to? Jak najbardziej. Na które święta? Na wszystkie. Na pomiędzy. Na razie było na tego, na Patryka. Bo mam tutaj taki zestaw dzwonków. Pomyślałem, że starczy chyba dla wszystkich w ogóle z tej publiczności. Wszystkie trzy. To są tak zwane piosenki z dzwoneczkami. Znaczy, ktoś może machać całym workiem generalnie, ale fajnie będzie, jak was podzielę. Sekunda przerwy. Słuchajcie, ale tak się obejrzeć. Ktoś ma ochotę na kawkę, herbatkę? Właśnie, to sekunda przerwy. Kawa, herbata, dzisiaj w cenie biletu, także... Sól, pieprz do smaku. No. Ja w ogóle takie coś dostanę jeszcze. No, nie ma problemu. Ktoś tam coś? To jest czeski drink, mogę zareklamować, ja też to piję. Powtarzam tym, którzy nie słyszeli, po raz pierwszy dziś w życiu występuję w stanie nietrzeźwym. Gdyż jest potrzeba. Łukasz, wyszedłem ze szpitala właśnie, po dwóch tygodniach. Okej, dobra. Wypuścili. Moje dziecko, no. Już wszystkim opowiadałem, ale tobie opowiem potem. Przerwa na kawę, herbatę. Ja sobie teksty tutaj. Ogarniesz? Ogarnę. To swoje teksty tych się nie pamięta, ale... Ja tylko piszę. Co tam? Myślałem, że na Sylwka cię spotkał w kinie. Co? Co? Rano na pociąg? No, tak trochę się dzieje. Tak wolniej z domu. Kurde, fajnie było. Myślałem, że robię drętwę, bo myślałem, że jakieś zamąsiło. A się zadowolę fajnie. To był Jasper Artist, to był super. To jest fajne? A ten film gdzieś oglądałem. Muszę też żeby znowu się powiedzieć. Ale ten The Room. Tak, tak. To było jak robili tą tragedię. Aha, historia, prześmieszny film, przefajny. No i tam jeszcze polski był... Lęk. Tak, Bob Geldof też tą piosenkę wykorzystał. To jest irlandzki taki numer stary. Który atak paniki. Po prostu jest wykorzystywany. Nie, że Bob Geldof to wymyślił, to jest irlandzka piosenka. Nie, ale no, z amerykańskiego jednego, ale myślałem, że będzie gorszy. Kto chce się włączyć do grania? Wszyscy. Ja tak żartowałem, że mam wszystkie, dla wszystkich dzwonki. Znaleźć to będzie jakiś stanie remasito, że po prostu się spóźnimy w dalku. Było fajnie, jak na pierwszy strzał. To z tego było. Żonka jest wytrwała. Do ciebie jajko. A tej kofoli zostałeś trochę? Dziękuję bardzo. No pewnie. Wiem, to ja spróbuję, bo nie ma. Tak? Dobra, jest to taka opcja. Co jeszcze? No co będzie ścibor sam? Słuchajcie, utwór, który zwykle polega na tym, że ja dzielę publiczność na pół. Trudno będzie dzisiaj. I rządź, tak. Bo zawsze mi się marzyło, żeby napisać świątecznego hip-hopa. Takiego jeszcze... Jeszcze można śpiewać piosenki bożonarodzeniowe. Jeszcze do tam, do któregoś lutego. Do dzisiaj. Do dzisiaj. Tak? Ej, słuchajcie, do dzisiaj można śpiewać. To jest ostatnia szansa w ogóle. Także dzisiaj ostatni set... I naprawdę chciałem napisać tego hip-hopa świątecznego, bo wiecie, w hip-hopie największym problemem jest ten rytm, ten tak zwany beat, że tak się wyrażę po staropolsku. I tak, nawet widzę, to jest taki podział się tworzy pewien. Ta strona, bo potrzebuję tego beatu, wiecie, ten beat w moich marzeniach był wykonywany przy pomocy paszczy. Czyli ta część jakby mi paszczowo dodała takiego beatu pod tytuł Taka kutia, dobra kutia. Taka kutia, dobra kutia, tak. I dodać jeszcze dzwonki. Taka kutia, dobra kutia. Ewa, poradzisz sobie, nie? Taka kutia, dobra kutia. I to musi przez całą piosenkę lecieć. 16 zwrotów. Nie mówić, tylko rytmicznie mi recytować. Taka kutia, dobra kutia. Ty jesteś na zwolnieniu teraz. Możesz pokazać papier. No dobrze, słuchajcie, jak... Ale nie, no dajcie z siebie coś troszeczkę, wiecie. No, no to poproszę próbę, bo to jest ważne. Wbrew pozorom. Tak, Ścibor, próby są ważne. Próby są ważne. Ja wiem, że próby są ważne. Ze Ściborem grałem przez wiele lat.